Dzień dobry Państwu, nazywam się major Stanisław Kasza, jestem nietatowym rzecznikiem Wojskowego Centrum Rekrutacji w Busku-Zdroju. Mam przyjemność zaprosić wszystkie dorosłe panie na organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji oraz Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych na bezpłatne szkolenie z technik samoobrony. Żołnierze instruktorzy przeprowadzą szkolenie już 24-25 czerwca w Pińczowie nad Zalewem Pińczowskim, 22-23 lipca w Nowym Parku Zdrojowym przy Tężni w Busku-Zdroju oraz 5-6 sierpnia w Parku Miejskim w Jędrzejowie. Wszystkie dorosłe chętne Polki będą mogły wziąć udział w blisko 4-godzinnym bezpłatnym treningu z technik samoobrony. Żołnierze instruktorzy nauczą podstawowych zasad bezpieczeństwa, sposobów wykrywania oraz unikania sytuacji niebezpiecznych. Pokażą techniki walki wręcz przydatne w niebezpiecznych sytuacjach. W czasie szkolenia ochotniczki będą miały okazję zapoznać się z zasadami zdrowego stylu życia, jak również przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy. Projekt ma na celu promowanie obronności oraz budowanie pewności siebie. Każda z uczestniczek po zakończeniu szkolenia otrzyma pamiątkowy certyfikat. Bliscy ochotniczek, znajomi, przyjaciele będą mieli okazję odwiedzić punkty promocyjno-informacyjne lokalnych jednostek wojskowych, jak również odwiedzić rekruterów z Wojskowego Centrum Rekrutacji, którzy przedstawią ofertę naboru do sił zbrojnych. Oczywiście, jak to zawsze bywa na wojskowym evencie, nie może zabraknąć hitu kulinarnego, jakim jest wojskowa grochówka. Zapisy proszę kierować pod numer 573 958 741 do pani Agnieszki. Proszę się spieszyć, liczba miejsc jest ograniczona, 40 na każdy dzień szkoleniowy. Dziękuję bardzo i wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.